Ten materiał powstał dzięki wsparciu patronów. Dziękujemy Wam za okazane wsparcie i zaufanie. Materiał jest przeznaczony dla osób dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy, suche żarty, czarny humor oraz poruszać trudne lub nieprzyjemne tematy. Oglądasz na własne ryzyko. Siemka, szybki dodatkowy disclaimer. Pamiętajcie, że poglądy naszych postaci nie są tożsame z naszymi poglądami. I to tylko sesja i dobra zabawa. A tymczasem życzę Wam miłej sesji. Dzień dobry, ja jestem Tomek, to jest Naturalne 20. I dzisiaj, kochani moi drodzy, gramy kolejną sesję Achtung Cthulhu. Wraz ze mną Tomek, Kasia, Templar i sobie tutaj gramy po tej złej stronie. W stronie Czarnego Słońca, bo właśnie nasza drużyna, no cóż, można by było powiedzieć, że dostała się do w szeregi tejże strasznej i paskudnej organizacji i zmierza w stronę, o ile dobrze, kochani, pamiętam, w stronę Sycylii, prawda? Płyniecie statkiem. W akompaniamencie oczywiście kilkunastu SS-manów, a w eskorcie jednego z kapitanów Czarnych Słońc, pana Markusa Bauera. Wysoki, niebieskooki, ciemny blondyn. Pali w tym momencie papierosa, opiera się o barierki na tej łodzi, którą płyniecie. Słuchajcie, kiedy patrzycie w stronę tej surowej wyspy, widzicie sycylijską wioskę. A wioskę, w której jest pełno łodzi, widzicie spokojne, malownicze miejsce. Białe, kamienne domy pięknie kontrastują z bujną, zieloną roślinnością otaczającą wioskę, a delikatny wiatr niesie ze sobą zapach morza. To jest piękne miejsce, żeby wypocząć, piękne miejsce, żeby zażyć trochę bytności z naturą, żeby się oderwać od otaczającego was świata, ale wy tam jedziecie w trochę innym celu. Kiedy wasza łódka dobija do brzegu, albo właściwie za chwileczkę, bo może chcecie coś zrobić jeszcze, może chcecie porozmawiać. Nie mam tylko pytanko, czy nam został wyjaśniony jakby cel misji, w sensie czy mamy to szukać jakoś bardziej oficjalnie, czy jakoś nieoficjalnie tego kielicha, czy jeszcze... Nie szukacie tego, znaczy inaczej. A dobra, bo to jest dobra, okej, okay. Już się złapałem, gdzie jesteśmy, dobra. Tak? Już się złapałeś, gdzie jesteście? Dobrze. Czy chcecie o czymś porozmawiać, czy tniemy scenę i lecimy dalej? Lećmy dalej. No dobrze. Kasiu, Sofio, powiedz nam, jak wygląda ta wioska. Kiedy się do niej zbliżacie, kiedy wasz statek uderzy delikatnie bokiem o molo, kiedy liny zostaną rzucone, kiedy zostanie przycumowany. Jak wygląda ta wioska? A w jaki mamy miesiąc? Grudzień jeszcze? Jest listopad. Listopad. Jakby a nie, przepraszam, to był grudzień był. To zaraz przed Nowym Rokiem byliśmy, no. Mieliśmy imprezy noworocznej? Była. Coś, znaczy, to było przed Nowym Rokiem, dosłownie tak chyba tak. Tydzień czy dwa to było. Tak. Jest styczeń. Czyli będzie styczeń, tak. Okej. Okay. Będzie już po Nowym Roku w takim razie. Myślę, że przypływamy może późnym popołudniem, więc słońce już... Może nie tak późnym, ale słońce już chyli się ku zachodowi. Wioska jest bardzo mała. W zasadzie jakby złożona z kilkunastu, może kilkudziesięciu niewielkich domków. Wszystkie są bielone wapnem i mają dachy pokryte czerwoną dachówką.
latarnie świecą się na ulicach, zaczynają się rozświetlać. Myślę, że z jakiegoś baru gdzieś gra, dochodzi muzyka, śpiewy, tańce. Raczej na ulicach nie ma nikogo w tym momencie. Okej. Dobrze, czyli jest po południu. Słuchajcie, do waszej łódki podchodzi mężczyzna. A taki grubszy, w zielonym stroju rybackim. Pomóc państwo! Widzę, że żołnierze to... tam garnizon jest. I łapie za jeden z tych sznurów i zaczyna go tam wiązać, żeby łódka na pewno dobrze odbiła. Ten deskę kładzie na bok statku, na molo. Możecie schodzić. No to biorę swój worek, w sensie plecak z rzeczami i wychodzę. Pomagając ewentualnie reszcie załogi, po prostu podając im rękę, żeby też sobie wyszli ładnie na molo. Mhm. Czy to jest ta wioska, z której Sofia pochodzi może? To ty mi powiedz, czy to jest ta wioska? Bo nie musi być, ale może. Może myślę, że Sofia nie pochodzi z wioski bezpośrednio położonej przy morzu. Okej. Może to być kolejna wioska, ale nie ta. Ale na pewno jej ojciec jest tu znam, jakby nazwisko nie jest obce tutejszej ludności. Mm-hmm. Dobra, okej, wszystko. No dobrze, kochani, to w takim razie gdzie będziecie się chcieli kierować? Czy macie jakiś... chcecie w jakieś konkretne miejsce iść, czy ma się ktoś wtrącić w ten temat? My nie mamy żadnego przydziału, w sensie, gdzie mamy iść spać, czy... ten. Nie. To pytam się, w sensie odwracam się do gościa, co nas witał na wybrzeżu. Poszukujemy noclegu. Gdzieś tu możemy się zatrzymać, w jakimś pensjonacie, jakimś... O, panie, tam głębiej w centralnej części naszej wyspy jest duże miasteczko. Tam na pewno będzie jakiś hotel albo knajpa, w której można się przespać, bo tu u nas to prosta wioska rybacka. Jak daleko jest to centrum stąd? Powiedzmy, że jakieś 30 kilometrów. A patrzę na to zachodzące słońce, zwracam się do niego. A czy masz może konia i furmankę? Zapłacimy oczywiście za transport. No... Ewentualnie, jeżeli masz automobil, to byłoby nawet lepiej. Wiesz co, ja myślę, że to jest moment, w którym... wtrąci się Markus. Sofia się wtrąci. Albo Sofia. Znaczy, wtrąci, bo ja mam taki talent, że mam kontakty właśnie, mam kontakt, który jest związany z pojazdami. Mhm. I może to jest po prostu pora, żeby go wykorzystać. To znaczy, ja znam tutaj lokalnego mechanika, nie wiem, kogoś, kto sprzedaje, pożycza samochody. Nie wiem, czy wtedy się pożyczało samochody na pewno na mniejszą skalę niż teraz. Ale mam tu człowieka, od którego jestem w stanie nam załatwić samochód do poruszania się po stylii. Słuchaj, myślę, że to miasteczko, w którym teraz wylądowaliście, bardziej ta wioska, nazywa się Milazio. Ona jest na północnej części Sycylii. To jest niewielka wioseczka na takim cypelku wystającym. Wiesz co, myślę, że możesz się skomunikować z tym swoim kontaktem. Bo tu masz na myśli tego swojego przyjaciela, prawda? Nie, ja jakby przyjaciel to jest mój NPC, a
przy tworzeniu postaci można było wybrać sobie, jakby zamiast tam jakichś talentów lub w ramach ekwipunku. Mam kontakt, vehicles po prostu. Okej, okay, dobra. Możemy zrobić problemu. Z tego przyjaciel. Jakby jeśli ci to pasuje, może to być ten przyjaciel, jak najbardziej. Spoko, możemy, bo powiedz mi, czym ten twój przyjaciel się zajmuje? Czy on też jest jakimś mechanikiem? Myślę, no może być, tak. Może być tak, że połączyła ich trochę pasja do różnego rodzaju pojazdów i majsterkowania. Dobra, no to w takim razie myślę, że tutaj niedaleko będzie może jakiś warsztat samochodowy. Jeden, kilku prawdopodobnie, które znajdują się na wyspie. No dobra, słuchaj. Idziesz do niego. Po drodze kupię jakieś wino, takie, które on lubi. Może jakieś czerwone typu Porto. Mhm. Mocne wino. No i idę. No dobra, a co reszta na to? No idziemy za Sofią, skoro to są jej okolice, znaje, no to jak najbardziej idziemy. W sensie udajemy się za nią. Dobra, to teraz pytanie tak. Czy albo inaczej, Bauer do was podejdzie? Niedaleko stąd, po drugiej stronie, jest miasto Cantania. Ja się tam udam ze swoimi ludźmi. Za tydzień będziemy wyruszać stąd. Więc macie chwilę czasu na to, żeby odpocząć, ale pojawcie się jutro w mieście. Będę miał dla was robotę. Gdzie? I on ci wskaże adres. To jest garnizon w Katanii, w którym stacjonują włoskie wojska, ale to ponieważ no cóż, są przygotowania do różnych rzeczy i różnych ruchów, to stąd tu też niemieccy żołnierze. Możemy uznać, że jesteśmy bezpieczni, czy nie? Tak, jak najbardziej. Czarne Słońca mają tutaj swój posterunek, który chciałbym raz, że zwiedzić, dwa, chciałbym, żebyście go zobaczyli. I prawdopodobnie będzie pewna robota dla was do zrobienia. No to uderzam czasami o siebie, kiwam głową. Atakując. I wskazuję ręką, Sofia, prowadź do swojego przyjaciela. Myślę, że samochód tutaj bardzo się nam przyda. Jeżeli będzie oczywiście chętny go nam użyczyć. I rozglądam się tak ładnie, tak po mieście. No, chyba przydałoby się trochę oddechu od tego, co się wydarzyło. Sofia? No dobrze, no to prowadzę moich towarzyszy do niewielkiego warsztatu. Myślę, że Antonio w tym momencie jest odwrócony do nas tyłem i w zasadzie wystawia tyłek w naszą stronę, bo pewnie gdzieś siedzi, wiecie, w środku, pod maską, zagląda. Więc kradam się po cichu i daję mu takiego, wiesz, kuksańca tu w boczki. On się tak odwrócił, wiesz, szybko, z kluczem francuskim w ręce. O! O! Sofia! Ciao, Antonio. Ciao. I wiesz, przytula cię bardzo mocno. Dawno cię tutaj nie było. Co się z tobą działo? Opowiadaj. Wiesz, tak popatrzył, wzdrygnął się momentalnie, patrząc w stronę Uwego, tak, który jest w mundurze prawdopodobnie. Poznaj moich tutaj amigos.
To jest Uwe, a tutaj jest pan doktor. Podaję rękę z takim, bardzo luźnym takim uśmiechem, podaję mu rękę. Uwe Jäger. Miło mi. Ja tu również podaję rękę, ale w nieco bardziej poważny sposób. Doktor Grau. Mhm. Sofia, jak ma to nazwisko? Antonio? No. Scorsese. Może być. No dobrze, niech będzie. Antonio Scorsese. Witam, witam. Co was tu sprowadza na to zadupie? Sofia. Niestety nie przyjechaliśmy tutaj na wakacje, ani odpocząć. Sprowadzają nas sprawy służbowe, o których... No cóż, nie mogę w tym momencie za bardzo mówić. Służbowe? To czym się teraz zajmujesz? Gdybym ci powiedziała, musiałabym cię zabić, Antonio. A za bardzo cię lubię, żeby to zrobić. Daj spokój. Przecież ty jesteś takim dobrym duszkiem. Chodźcie, kawy? Wiesz, dobre duszki zazwyczaj przychodzą w towarzystwie esesmanów. Przyniosłam tutaj coś dla ciebie. Powiedz mi, przypłynęliśmy w zasadzie kwadrans temu z Niemiec i zastanawiam się, czy nie masz czasem jakiegoś wolnego samochodu, bo no cóż, potrzebujemy pojechać tutaj, tam i nie wiem, potrzebowałaby mi się jakieś 4 szybkie kółka. No, Bella, oczywiście, że się znajdzie, oczywiście, ale teraz zimno jest, to... Poczekajcie chwilę, bo mam jedno auto, które by wam pasowało. Ma ogrzewanie, tylko no w naprawie teraz jest. Chyba, że wam bardzo nie zależy, ale... A co się zepsuło? No, nawiewy nie działają. No ale... A nie miałem jeszcze chwili, żeby do tego usiąść. Może jakoś damy radę, na szczęście jest styczeń, więc nie ma jeszcze tych upałów, to... Jak sądzicie? I tak patrzę na Uwego, na doktora Grała. Uważam, że temperatury nie będą aż tak niskie, żebyśmy potrzebowali ogrzewania. No, myślę, że średnia temperatur w styczniu na Sycylii to jest między 9 a 13 stopni, nie? No, myślę, że ogrzewanie nie jest konieczne. To jak uważacie? Nie ma problemu. Czarny, czerwony? Czerwony, podobno szybszy. No tak, oczywiście, że szybciej jeździ, bo więcej koni ma. Proszę, tu są kluczyki. Śmiało. W ogóle, Sofia to... On się, widzisz, tak troszkę się zarumienił. Albo później ci powiem. Jutro patrzę wybieram się... Patrzę się do niego i mówię, że jeżeli chcecie porozmawiać, to my z doktorem przejdziemy się przez miasto, nie ma problemu. Wiem, że dawno się nie widzieliście, więc jeżeli chcecie porozmawiać dla nas, patrzcie na doktora, to nie będzie chyba większy problem. Ja bym z przyjemnością się napił. Tak, tutaj za rogiem jest taka mała kawiarnia. Powinna być jeszcze otwarta. To my się udamy na włoską kawę, ponoć wszyscy ją zachwalają, a Sofia, jeżeli chcesz porozmawiać ze swoim starym przyjacielem, to nie chcieliby będziemy przekazać wasz szefra, i tak nam pan bardzo dużo pomaga, udzielając pożyczenia samochodu, więc nie chcielibyśmy nadużywać pana gościnności, jak chcesz się wdzięczyć. Takie pytanie. Mm-hmm. Czy ja dobrze kojarzę, że przyjechała razem z nami również moja asystentka? Tak. Okej, okay, dobra. Mm-hmm. Tak, myślę, że... To Bobby. Słuchaj, Paziu. Masz tutaj lód. Będziesz to nosił. Dobrze. Wyjdziecie na kawę.
Uwe. Ja? Albo Uwe i Grał. Ja was poproszę. W sensie, nie musicie, ale możecie sobie rzucić na jakąś spostrzegawczość, na jakieś... już wam powiem co, na jakiś okultyzm. A to jest przyjemność? A historię. Możecie sobie rzucić na tego typu rzeczy. W tym czasie Sofia, Antonio. To tylko jeszcze wiesz, powiedz poziom trudności. Stopień trudności, jeżeli chcesz rzucać na okultyzm, stopień trudności wynosi 3. Jeżeli na historię? A jeżeli na historię, to będzie wynosił 2, ale dowiesz się różnych rzeczy. Jestem specjalistą w obu dziedzinach, więc... To się zastanówcie, stopnie trudności takie, jakie są dla was, śmiało. I co? Ja wrócę do Sofii teraz. Sofia, Antonio wyżył, łapię cię za dłoń, bo ja poznałem kogoś jakiś czas temu, tak piękną kobietę. Mieszka w Katanii. Będę się tam wybierał jutro do niej i tak się chciałem pochwalić, że no. Ale powiedz mi, czy ta Katania to jest to, gdzie my też mamy ten hotel i mamy tak, tam jechać? Tak. To wspaniale, w końcu spotkała cię to szczęście. Naprawdę wiedziałam, że taki wspaniały mężczyzna jak ty w końcu natrafi na twoją wielką miłość. No po prostu gwiazdy mi to powiedziały pewnego dnia. Mówiłam ci to już wielokrotnie. Tak, to nazywa się... Tylko widzisz, że się zmieszał teraz, nie? Mm-hmm. Widzisz jakby konsternację na jego twarzy. Masz wrażenie, że chciałby ci coś powiedzieć, ale nie wie, czy może, czy powinien. No, ale jest nam po kieliszku wina, żeby go zachęcić. Mhm. Dobrze. W tym czasie. Uwe? Grał? Jak tam wasze testy? Nie stałem. Nie. Mhm. Okej, okay. A na co rzucał Grał? Okultyzm. Aha, okultyzm rzucałeś, tak? Dobrze, co tam było na kościach? Czy są jakieś komplikacje? Ja. U nas obu. Czekaj, trochę Grał, to komplikacje. Ja 17-19, no to nie masz z obu. Tylko z 19. Ale że ja. Myślę, że oboje. Aha, oboje macie. Mhm. Dobra, słuchaj. Wiesz co, to będzie taka komplikacja trochę poza waszą percepcją, poza kadrem. To jest coś, co jeżeli byłaby kamera, jeżeli to byłoby Hollywood, to ta kamera by w tym momencie przeszła gdzieś do pokoju. Pokoju, w którym są ciemne, drewniane podłogi, jasne zasłony. Mężczyzna z wąską, białą twarzą, ciemnymi, czarnymi włosami. Przygląda się dwójce mężczyzn, którzy siedzą przy stoliku i piją kawę. Jeden z nich jest ubrany w cesmański mundur, drugi w jakąś gustowną marynarkę prawdopodobnie. Obok przy stoliku siedzi również piękna młoda kobieta, która co jakiś czas spogląda na starszego mężczyzny. Na biurku, w tym pokoju, w którym stoi mężczyzna, znajduje się kilka karabinów, kilka zakrwawionych bandaży. W popielniczce
dopalają się papierosy. Wróćmy sobie do Sofii. Sofia. Słuchaj, nalewasz wam wina. Rozmawiacie chwilę, tak na luźniejszy temat. Możesz sobie rzucić, jeżeli chcesz, bo on sam z siebie chyba nie chce ci specjalnie powiedzieć. I wyłapałaś, że nie chciał ci mówić dlatego, że przyjechałaś tutaj w towarzystwie Niemców. Dobrze, na co mam rzucać? Ich już nie ma. Już nie ma, tak, ale ty z nimi przyjechałaś, to jest problematyczne. Słuchaj, no ja tutaj widzę persuasion i... no chyba jakiś charm albo... no chyba tak. I to będzie z czego? Z reason? Wiesz co, myślę, że insight. Insight albo reason. Reason. Insight może być, no albo reason. Jedno z tych. Ile tych trudności? Stopień trudności ze względu na to, że przyjechałaś tutaj z tymi Niemcami, to byłoby 3, ale rozmawiasz z nim i on jest twoim przyjacielem, to będzie 1. Jej. Dobrze. Są sukcesy. Jest 1, tyle ile trzeba było. Słuchaj. On sobie, wiesz, pije to winko, pociąga małe łyczki. Wiesz, Sofia, ja długo... Ja długo czekałem na... No wiesz, na tą jedyną, tą w której, tą, która mnie by też pokochała i... I jesteś moją przyjaciółką, ja chciałbym się z tym z tobą podzielić. No mów, no przecież wiesz, że możesz mi wszystko powiedzieć. No bo... Bo ta dziewczyna, ona tu przyjechała ze swoim ojcem i braćmi. No, ja wiem, z rok temu. Dawno się nie widzieliśmy, to... No wiesz, jak jest. A... Nazywa się Ester. Ester Zew. I uczy w tutejszej szkole. Tylko... No bo... On... No... Mogę ci zaufać? Ja kiwam tylko głową. On ścisza głos. No bo... Ona jest Żydówką. I... Uciekali z rodziną. Z Niemiec. No, widać trochę strapienie teraz na czole Sofii. Antonio, Wiesz, że to bardzo niebezpieczne, że jeśli cokolwiek się wydarzy i jeśli nie daj Boże i w ogóle front się przesunie czy coś, to możecie za to zginąć? Wiem, dlatego chciałem... No bo... Chcieliśmy
tym miesiącu wziąć ślub. Ja wierzę, że to jest moja prawdziwa miłość i wierzę, że będziemy szczęśliwi. Więc tuż po ślubie, no ona zmieni nazwisko i imię. Mam nadzieję, że uda się wszystko. Rozmawiałem już z księdzem nawet, żeby przerobił papiery na plebanii. Powiedział, że to się da zrobić wszystko i że wszystko będzie wyglądało tak, jakby jej rodzina od zawsze tutaj mieszkała. Łapę go mocno za rękę, tak trochę przerażająco mocno, na zasadzie, wiesz, nerwowo. Mam nadzieję, że to się uda, ale Antonio, nie wiem, nie chcę zabrzmieć źle, ale wiesz, jesteś młody, a porywy serca i pożądanie to nie jest coś, za co warto umierać. Są ciężkie czasy i przede wszystkim musisz dbać o siebie. Każdy z nas przede wszystkim musi dbać o siebie. A dlaczego tak mówisz? W sensie zawsze... Nie rozumiem. Nie cieszysz się moim szczęściem? Cieszę się, ale mam po prostu obawy. Uwierz mi, wiele już widziałam. I takie szczęście w sekundę może zamienić się coś zupełnie przeciwnego. I chciałabym, żeby cię to ominęło po prostu. Ja... Czy to, że tak o tym teraz mówisz, to ma coś związek z tymi dwoma, co przyjechałaś tutaj? Nie. Ja bym tutaj widział jakiś sporny rzut. Bardzo mi się podoba ta odpowiedź. Po prostu ten facet, co tutaj cały ze strony. Czy ty przyjechałeś z tymi Niemcami, żeby zabijać to Żydów? Nie. I cisza. Nie. Nie. Co? Nie, 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 nie. Dobrze, słuchaj, Sofia, ja to widzę tak, że ty wyznaczasz stopień trudności swoim rzutem na kłamanie, a on będzie próbował insightować. O, bo... Co? Gdzie tu jest kłamanie? Persuasion i tu rhetoric deceive. Deceive, dobra. I z jakiego, z czego to? Z reason czy z insight? Z will? Insight. Chcesz ukryć swoje jednak tutaj niecne występki. No trudno. Jaka jest... Aha, ja wyznaczam. Trudność trzeba ustawić na zero. Ty wyznaczasz dla niego. Tak. Co? Ile tam jest? Jeden sukces jest. Dobrze. Tak. On sobie... On ma też jeden sukces. Słuchaj, widzę to, że kłamiesz. Wiesz, cholera, że nigdy bym cię nie okłamała. Jesteś tak, to dlaczego się tak dziwnie zachowujesz w takim razie, co? Co ty robisz w towarzystwie tych dwóch Niemców? Nie mogę ci powiedzieć. No właśnie. Powiedzmy, gdybyś że... Gdybyś miała czyste sumienie, to byś mogła powiedzieć. W co ty się wpakowałaś? Chcę cię chronić, to wszystko. Mogę ci tylko powiedzieć, że musimy coś znaleźć. I nie są to Żydzi. Do zabicia. Możesz mi wierzyć. Niepotrzebnie ci o tym mówiłem.
kupi ja. Spokojnie. Słuchaj, może, bo mamy... mamy zatrzymać się w Katanii, w hotelu. Chętnie poznam tą twoją narzeczoną, jeśli tylko będzie czas. Tylko my we trójkę, nie przyjdę z nimi, jeśli się obawiasz. Jakieś śniadanie? Rzuć sobie na przekonywanie. To będzie czar? Tak, no. Z czego? Jak to z czego? Charm? No, reason? Charm. Ale z jakiego atrybutu? Reason myślę. Dobrze, rzucam. Stopień trudności będzie 2. Może kosteczki chcecie zadokupić? Nie. Oj. Nic by to nie dało. Jest komplikacja. Nie dałoby nic. Nic by to nie dało. Druga komplikacja. No dobrze. Tutaj najpierw dołożę zagrożeń. No ja sobie na razie dołożę tutaj za tą komplikację 2 zagrożenia. Albo wiesz co? Nie. Komplikacją będzie to, że będziesz nawet nie tyle do końca sceny, co do końca twojego pobytu tutaj na Sycylii. Będziesz się źle czuła sama ze sobą. Tak jakbym się już źle nie czuła, straumatyzowana. Więc tak, będziesz miała utrudnione testy o 1 w górę, jeśli chodzi o tutaj kontakty z miejscową ludnością tak naprawdę, z ludźmi, którzy tutaj żyją. Dobrze. Tak. Dobrze. A powiedz mi, czy nam wspomniano o tym, z czego jest zrobiony ten kielich? On jest ze złota, szczerego? On jest ze złota, tak. Ze złota ma jakieś zdobienia takie dość proste i prawdopodobnie ma jakieś kamienie w sobie. Wiesz, ja chyba... Przemyślę to. Masz tu przesuwać, wiesz, kluczyki po blacie. Mnie już chyba wystarczy tego wina. Muszę wracać do samochodów. Dobrze. Dziękuję za pomoc w takim razie i mimo wszystko powodzenia, Antonio. Wierzę, że postąpisz rozsądnie. Ja też tak myślę o tobie. No i zostawiam mu resztę tej butelki i biorę samochód i parkuję pewnie pod tą kawiarnią, do której poszli Grau i Uwe. Jasne. W tym czasie Uwe i Grau. Pijecie ciepłą, gorącą wręcz, cierpką troszkę, kwaskowatą kawę. Jest bardzo dobra, bardzo... Herbatę. A, ty pijesz herbatę, to przepraszam. Więc pijecie sobie kulturalnie tą kawusię, czekacie, rozmawiacie może. Słuchajcie, podjeżdża w waszą stronę Sofia. Czerwonym Fordem. Albo nie Fordem, bo to Włochy, więc myślę, że to byłby może jakiś Fiat albo Volkswagen. Może Ferrari?
Ferrari. Ferrari, no, weź zróbmy Ferrariego. Ferrari zaczął produkcję w 38, więc to dość młoda firma jeszcze jest. Myślę, że nie byłaby dostępna u Antonio na zakładzie w Pupidówie. No bo, ale słuchaj, no może właśnie... Lamborghini, przyjedziemy traktorem. Może właśnie, wiesz, możemy trochę nagiąć rzeczywistość. Nie wiem, jak się już w 40 roku, czy tam w 41 Ferrari miało, ale może ponieważ był jeszcze nieznany, to był w zasięgu właśnie jakichś takich Antonio z Pipidówki włoskiej. Patrzę, jak wygląda pierwszy model Ferrari i nie, a poza tym miał tylko dwa miejsca. Ktoś pojedzie no tak, gdzieś no. tam. No dobra, to może być inny. I został wyprodukowany w dwóch egzemplarzach. No dobra, brzmi całkiem ekskluzywnie. Pierwszy ma Antonio, a drugi Scorsese. Dobrze, kochani. Wsiadajcie do samochodu. A faktycznie. No, jest dość chłodno, bo tak jak mówię, jest około 12 stopni. Już się zaczyna robić ciemno. A małe lampki, gdzie nie, gdzie się tylko palą. Może w oknach, dając troszkę światła tutaj na ulicy. Słuchajcie, gdzie się udajecie? Jedziecie do tego, do Katani? Tak, jedziemy do Katani. Myślę, że od razu już tam będziemy sobie ogarniać spanie. O, no dobrze, dobrze. Do Katani w takim razie. Słuchajcie. Katania jest dużym miastem. Dużym miastem, które znajduje się u podnóża Etny. Sporych rozmiarów mieścina o białych domach, pomarańczowych dachach, położona nad wschodnią częścią wyspy, tuż nad morzem. Pięknie tam jest o każdej porze roku, każdej porze dnia. Kiedy dojedziecie do miasteczka, a to zajmie wam pewnie troszkę czasu, będzie już naprawdę ciemno. Światła waszego samochodu rozświetlają kamienistą drogę, po której jedziecie. Delikatnie buja tym waszym autem, podskakujecie na mniejszych czy większych dziurach. Sofia, ja bym cię poprosił tutaj, myślę, może o jakiś test prowadzenia. Ja bym tutaj widział... Vehicles. Tak. Jak coś to... Ja w ramach jakby takiej rozluźnienia sytuacji, że mamy ten powiedzmy tydzień na odpoczynek, to cały czas próbuję jakby z nimi rozmawiać. W sensie opowiadać jakieś ciekawostki z moich podróży po świecie. W sensie jakby bardzo tak wakacyjnie podchodzę do tego tematu, że tutaj przyjechaliśmy, więc jakby cały czas do nich coś tam mówię, więc jakby Sofia zagaduje, żeby cały czas rozmawiać, ale mam wrażenie, że to bardziej wpływa na jej rozproszenie niż na to, żeby jej pomóc w skupieniu się, zwłaszcza po rozbiciu z rozmowie z Antonim. Mhm. Czy to będzie z koordynacji? No, myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, że te dwie lampki wina, które tam wjechały, ta cała rozmowa, to wszystko gdzieś ci się kołacze i po nerwach, i po oczach. Więc koordynacja, myślę, że tutaj byłaby całkiem sensowna. Stopień trudności to będzie 1. Myślę, że to byłby... Chociaż nie, to będzie 2, tak, no bo wypiłaś jednak. I jeszcze mamy momentum. Nice. Gdzie to jest to momentum? No. Daj nam. Co ci mam dać? Mogę ci dać 1 impet. Jedziemy. Dobrze. Po prostu tak, wiesz, nerwowe społeczne sytuacje wpływają dobrze na moją... koordynację. Skupiam się na drodze. To dobrze. Dojeżdżacie do miasteczka. Do miasteczka. Słuchajcie. Co tu dużo mówić? W którą stronę będziecie chcieli pociągnąć tą historię? Czy chcecie pójść bezpośrednio do
garnizonu? Czy chcecie sobie na własną rękę poszukać hotelu? Myślę, że o tej godzinie to już byśmy udali się chyba do garnizonu. Ja bym właśnie poszukał czegoś na własną rękę. Jakiegoś takiego małego, nawet zapiziałego, nawet lepiej będzie. Małego włoskiego hoteliku. Patrzę się na Sofię i pytam, czy zna gdzieś miejsce tutaj, w którym moglibyśmy się zatrzymać. W sumie to są twoje okolice, więc... Na pewno znam. Pewnie, że znam. Myślę, że może być to hotel prowadzony przez koleżankę jej babci nawet, jakąś starą cygankę taką, która oczywiście teraz się nie przyznaje do tego, że jest cyganką, ale lubi sobie powróżyć właśnie komuś z rąk, przeczytać coś z fusów. Wierzy w numerologię i te wszystkie łambo jumbo, także tak, jest dość taką ekscentryczną postacią. I to rzeczywiście jest taki, wiecie, zapyziały, więc idziemy, podchodzimy do jakiegoś budynku i on już nie wygląda atrakcyjnie, ale okazuje się, że musimy iść na tyły tego budynku i jeszcze gdzieś tam, wiecie, jak są takie dobudówki przy kamienicach, to jeszcze od takiej dobudówki wchodzimy w ogóle gdzieś od tyłu. Przechodzimy koło jakiegoś wychodka, przy budzie jest przywiązany jakiś burek, który strasznie na nas szczeka w tym momencie, ale wnętrze jest dość czyste, czerwone lampy, firanki, nie jest tutaj jednak tak rzeźko i świeżo, raczej czujecie te kadzidła, jakieś takie są dużo różnych figurek, kamieni leżących dookoła, ususzone kwiaty, dywany na ścianach, na podłodze. Tak, tak to wygląda. Czy widząc te wszystkie kadzidełka, jakieś ozdóbki i inne zabobony, mogę cokolwiek wywnioskować, czym się para tutaj właścicielka tego przybytku, ewentualnie w co myśli, że się zagłębia, tak naprawdę jest to nic innego jak jakaś podła imitacja czegoś poważniejszego i większego od niej. Ho, słuchaj. Jak wejdziecie do środka, założę w tym momencie, że będziecie chcieli tam wejść. Możesz sobie rzucić na okultyzm. Czy to jest Reason, nie? Tak, Reason. I myślę, że stopień trudności to będzie 2. Dziś Aaron Jesus nie jest ze mną. Nic. Jak tam? A, dobrze. No nie ma. Nie ma tutaj. No tutaj wysoko. Wysoko rolujecie, nie powiem. Ej, dobrze. Słuchajcie. Widzisz mnóstwo rzeczy tutaj. Grał. Mnóstwo rzeczy. To od jakichś dywaników, przez jakieś, wiesz, takie tombakowo-złote ozdoby, które wiszą. No, wiesz, to jest klisze po prostu niesamowite, nie? I no tak, jakbyś wszedł do jakiejś właśnie zapydziałej, starej dziury, gdzie prawdopodobnie, wiesz, nie chciałbyś sobie usiąść na krześle, a co dopiero się przespać. No ale... Ale ma to miejsce coś w sobie, coś takiego domowego, byś powiedział. Znaczy, spodziewam się, że nawet to takie zapyzienie powoduje, że czuję się wręcz nieco bezpiecznie, bo kto by zaglądał do takiej dziury. Aczkolwiek nie spodziewałam się takiej pstrokatości, eklektyzmu i tandety. Więc spoglądam na moją asystentkę z takim wyraźnym niesmakiem. Ale ona jest troszkę przestraszona, nie? Jakby, że w tym miejscu macie nocować, nie? To jest takie... ratunku, pomocy. No, a ja się na nią patrzę takim wzrokiem, ale ci ludzie się totalnie nie znają po
prostu. To jakaś podła imitacja, nawet może jakąś podnoszę, jakąś figurkę z takim... co to ma być? Wiesz, to jest takie aż tłuste z takiego, wiesz, od starości, bo tutaj obok jest gdzieś, wiesz, jakiś kominek czy coś takiego. To jest wszystko, wiesz, takie ubrudzone. Jakieś takie włosy na końcu są tego wszystkiego. Prawdopodobnie tu gdzieś kot jakiś biega, więc trochę jego futra tam jest. No jest tam gdzieś taki czarno-biały puszek, okruszek. Przecieram palcem po, tak wiesz, palcami po półce jedną, strzepuję ten kurs taki lepki, rękawiczki. Zostaje ci, wiesz, taki... Tak właśnie spróbuję to jakby tak nawet ukryć tą rękę, że to zrzucam z siebie. Kłaniam się nisko do tyłu, znaczy tak lekko ukłaniam głowę i witam się. Guten Tag. Słucham? Patrzę się na Sofię. No, chyba będziemy potrzebować tutaj tłumacza, bo pani chyba mówi po włosku. Tak, ja tłumaczę po włosku. W sensie przywitam się. Buonasera. O! Ciao, Sofia! Ha, jak długo cię tutaj nie było? No chodź, kochaniutka, chodź, przytul się, chodź. I ona, wiesz, wstaje z tego krzesełka. Podchodzi do ciebie, wiesz, w takiej laseczce. Obejmuje cię. Oczywiście odwzajemniam. Po cóż to do nas przyjechałaś, co? Co tak, żeś wróciła tutaj na ojcowiznę? Przyjechałam z przyjaciółmi na krótkie wakacje. I szukamy... Jak się Sofia do nas odwraca, tak żeby wskazać nas jako przyjaciół, to takie lekkie skłonienie z uśmiechem na twarzy. I potrzebujemy po prostu się gdzieś przenocować. Moi towarzysze bardzo chcą zasmakować lokalnych, że tak powiem, warunków. Nic ekskluzywnego. Właśnie takiego miejsca szukaliśmy. No tak. A ona tak, wiesz, przygląda się tobie, Uwe, trochę dłużej. Przynosi wzrok na Grała. Tak. Dobrze. Mam tutaj dwa pokoje. Właśnie, Sofia, mam do ciebie sprawę. Ty porozmawiaj ze swoim ojcem. Bo on się coś do tego rządu garnie, to tak nie może być. Wiesz dobrze, że władza deprawuje. Tak, pogadam z nim, oczywiście. Ja ogólnie, wiesz, wszystko jej będę tak przytakiwać, no nie? Że tak, ciociu, babciu. Jedna, wiesz, chwycić tak, wiesz, położyć ci tą swoją taką starą, zmarszczoną, poplamioną tymi starczymi plamami dłoń na twojej dłoni. Chodź, Sofia, chodź. Siądziesz sobie tutaj ze mną przy kominku. Panowie wezmą te walizki na górę, a my się zagrzejemy. Chodź. Przetłumaczę to moim towarzyszom. Jak coś to powiedziałam tutaj cioci babci, że przyjechaliśmy na wakacje, więc sprawiajcie też wrażenie, że rzeczywiście się relaksujecie. A teraz, no cóż, czy możecie zabrać nasze bagaże na górę? Nie ma, a ja biorę bagaże tej Sofii. Tutaj jeszcze zostanę chwilę z nią. No rozumiem. Też nie idziemy raczej, wiesz, patrzę na numer pokoju, w sensie, który mam na kluczu i idę w tamtą stronę. Rzydzimy się płciami? Raczej tak. Czyli ja z panią asystentką, tą Nią, tak? Dobrze pamiętam? Raczej tak. Ona tak by wam dała pokoje. Pod jej dachem nie będzie takich bezeceństw. Żeby tutaj... Przekazuję też tą informację, że tak dostaliśmy przydział, że i nie wiem, czy to odpowiada wam, ale... Dla mnie nie ma problemu.
Sofia, jakbyś tylko mogła poprosić, czy jesteśmy w stanie dostać jakieś kolacje, coś, żebyśmy zjedli, to byłoby rewelacja. Pewnie. Zaraz coś załatwię. No i idę do tutaj cioci babci. No i pytam się, czy możemy coś tutaj sobie hapsnąć, czy jest taka opcja. Oczywiście, oczywiście, że tak. Zaraz tutaj zrobimy coś do jedzenia. Chodź, chodź, moja droga, pomożesz mi. W takim razie. Chcę też właśnie przygotować coś z nią. Tak, tak. W tym czasie Uwe grał. Wchodzicie do pokoju. Uwe, jak wygląda ten pokój? Pokój jest zachowany dalej w tym takim konwencji takiego przepychu i wszystkiego, więc wchodząc widać takie ciemne, stare, takie mocne deski, przykryte grubym już takim ciemno-czerwonym dywanem, z którego czuć już po prostu taką delikatną wilgoć, kurz i wszystko. Dwa takie naprawdę solidne, drewniane łóżka po dwóch stronach, stronach pokoju, przy nich duże też takie masywne nocne szafki. Po środku jest okno z takimi tradycyjnymi włoskimi okienicami otwieranymi na zewnątrz. W pokoju jest ogólnie duszno. Widać, że dawno tutaj nikt nie przebywał i dawno nikt tego pokoju nie wietrzył. Na łóżkach są takie ciężkie też grube koce. W rogu jest piec kaflowy do nagrzania i rzucony węgiel do tego, żeby sobie nagrzać w pokoju. Piec jest wlany w ścianę, tak żeby też można było ogrzewać resztę innych pomieszczeń, które są gdzieś tutaj w okolicy. Jedno jakieś biurko z lampką. Na ścianach wiszą jakieś półki z jakimiś właśnie też dziwnymi figurkami, jakimiś boczkami, które miały jakby chronić to miejsce i się tym zajmować. W pokoju aż uderza zapach takich ciężkich kadzideł, więc Uwe tak naprawdę wchodząc tam zatrzymuje oddech i podchodzi do okna, otwierając się po prostu na oścież. Więc odwracam się do doktora i mówię, że nie wiem jak ty, ale ja bym to chętnie przewietrzył. Ja wącham. No, nie jest źle. Rozglądam się w ogóle po pokoju. Nie wiem, czy tak otwierając okno, wracając jakby ten... Nie wiem, czy ciocia, babcia jest świadoma, że gazy bojowe zostały zabronione, no ale... Ale cóż. Sądzę, że babcia, ciocia wielu rzeczy nie jest świadoma, ale im dla nas to tym lepiej. Siadam na łóżku i patrzę na doktora i pytam się, co łączycie z ciebie z twoją asystentką? Kładę aktówkę na stoliku. Przejeżdżam ręką po tym stoliku. Stwierdzam, że tutaj jestem. Cóż, jakby ci to powiedzieć. Dziewczę ma ambicje i fantazje, ale nie miała możliwości wyrwania się ze swojego małego zadupia, a ja akurat potrzebowałam kogoś, żeby mi targał rzeczy. I się okazało, że dziewczyna ma na tyle talentu, że robi mi za sekretarkę, nazwijmy to tak. Wiesz, nie chce mi się momentami pisać całej dokumentacji, raportów. No, dziewczyna jest na tyle ambitna i rezolutna, że robi to za mnie. Jeżeli się wykaże, no to obiecałem jej, z czego planuję się wywiązać, o tyle o ile, że podeślę parę listów na uczelnię u nas w Berlinie. Głównie Katedra Historii i Archeologii, żeby przyjęli dziewczę. Nie sądzisz, że tak patrzę, nie sądzisz, że obecnie wykorzystujesz młody potencjał dziewczyny do tego, żeby
wyręczać cię z twojej pracy, w ramach czego obiecujesz jej studia. Jeżeli uważasz, że jest ambitna, jest pracowita, dlaczego jej nie pomożesz od razu? Tylko na początku chcesz, żeby pisała za ciebie notatki? Nosiła ci rzeczy, to jest trochę dziwne, wiesz? Rozumiem, do czego bijesz. Ja doskonale cię rozumiem, do czego ty bijesz. I wiem, że to może być dla ciebie bardzo abstrakcyjne, ale tak naprawdę ona się więcej nauczy w terenie, niż jeżeli miałby pójść do tych debili, za przeproszenie, na uniwersytecie. Ona tam tylko pójdzie, żeby sobie papier zrobić. No, dobrze, a ty masz taki papier? No ja mam. I uważam, że zmarnowałam życie, że najpierw siedziałam w książkach, a dopiero potem zacząłem pracować w terenie. A nie uważasz, że taki papier, jak ty nazwałeś, otwiera bardzo dużo dróg obecnie? Domyślam się, że jako naukowiec nie brałeś udziału w Wielkiej Wojnie. Raczej, no albo na pewno nie na froncie, więc patrząc, że może nie jest to taki zły papier, żeby go posiadać. To moje rodzeństwo, no niektórym udało się, znaczy mojemu bratu się udało dostać na studia i... Jakie studia? Słucham? Jakie studia? Został inżynierem. Zajmuje się akurat uzatnianiem i jakimś tam coś związanym z wodą. Ale widzisz, że studia są, dają możliwości Ale panie Uwe, nie. Znaczy tak, ale nie. Bo pana brat poszedł być inżynierem. Będzie projektował silniki u Messerschmitta. No ja nie, zajmuje się wodą. Ale wie pan, o co mi chodzi. No. Pana to brat ma fach w ręku. Wodę w domach, tak, tak. Pana brat ma fach w ręku, a niestety moi koledzy ze studiów obecnie zajmują się przepisywaniem raportów kolejnych z dostaw węgla. To dlaczego chce pan wysłać tą młodą osobę? Chce pan napisać listy rekomendacyjne na studia, których ponoć nic panu nie dały, po to, żeby jednak ta osoba dostała się na te studia. Czyli idąc z pana logiką, wykorzystuje ją pan teraz do pisania raportów po to, żeby później poszła na studia i zmarnowała kolejne lata życia. Czyli zamiast zmarnować 5 lat życia na studiach i nauczenia się wiedzy akademickiej, marnuje obecnie czas na tworzeniu pańskiej dokumentacji, a na końcu i tak skończy na studiach. Tak, tylko że w tym momencie ona już będzie miała ten fakt w ręku. Ona pójdzie na studia tylko po... Ale jaki fakt? Skoro sam pan stwierdził, że pana studia i pana biegłość jest niczym w przekazie na przykład do inżyniera, aczkolwiek ja uważam inaczej. Uważam, że studia historyczne, humanistyczne są równie ważne. To, co tworzenie kultury i świadomości narodowej jest kluczowym elementem państwowości, więc nie uwłaczałbym sobie informacji, że studia historyczne są gorsze, słabsze. Uważam tylko, że panie doktorze, młoda dziewczyna z dużym potencjałem, dużym zaangażowaniem, uważam, że nie powinna zostać wykorzystywana do noszenia walizek i pisania raportów. Uważam, powinien pan jej dać możliwość posiadania tej wiedzy, rozwinięcia się w tej dziedzinie. Nie wiem, czy pan... Dobrze, pan razem słuchajcie, poczekajcie. Jest fantastyczna rozmowa, ale ona gdzieś jest w tle. To jest naprawdę bardzo fajna rozmowa, ale ona gdzieś jest w tle i ona się gdzieś tam będzie toczyć. Tymczasem, Sofia, moja droga Sofia, słuchaj, siedzisz sobie w tym momencie przy takim szynkwasie gdzieś w kuchni i pomagasz tej starszej kobiecinie, żeby przygotować jakąś kolację. Chociaż masz wrażenie, że kurczę,
że to ty przygotowujesz całą kolację, a ona... A ona siedzi obok. Siedzi obok, przykryta kocykiem, przy takim starym, drewnianym, okrągłym stoliczku. Widzisz, że zza tego kocyka wyciąga talię kart. Starą, zużytą, przetasowaną talię kart. Mam złe przeczucia, moja droga. I zaczyna tasować, przekładać bardzo sprawnie, niczym pokerzystka. Mam złe przeczucia. Naprawdę złe. Przekłada w jedną, w drugą stronę, odwraca karty, rozdziela na trzy. Łapiesz się na tym, że to jest tak bardzo magnetyczny widok. Że przestajesz kroić tam jakąś cebulę czy inne pieczarki. Przyglądasz się temu, jak ona sprawnie właśnie operuje tą talią kart. Na chwilę się zatrzymuje i wykłada jedną kartę, później drugą, później trzecią. Pierwsza z nich, która została wyciągnięta na stół. Moja droga! Te karty przynoszą ci mroczne przestrogi. Zobacz tutaj. Dziewiątka mieczy. Mówi o głębokich lękach, niepokojach, które zatruwają ci serce. To karta zemsty. Moja miła, ktoś, kto cierpi, często pragnie odwetu za swoje krzywdy. Pamiętaj, że zemsta rodzi się z bólu, a dziewiątka mieczy jest pełna tego bólu. Kolejna karta się odwraca. Siódemka mieczy. Ta karta to zdrada. Oszustwo, podstępne działanie. Widzisz? Przesuwa tą kartę odrobinę, tylko nie dotykaj. Widzisz tę osobę? Tutaj, z tyłu, w tle skrada się na karcie. To znak, że ktoś działa za twoimi plecami. Ktoś knuje intrygi i łamie twoje zaufanie. Strzeż się fałszywych przyjaciół. Co uśmiechają się do ciebie, ale w głębi serca mają dla ciebie tylko jad. Kolejna karta. Ta spada na ziemię. Odbija się kantem, staje na sztorc. Po chwili się przekręca, odsłaniając obraz. Widzisz łóżko, w które są wbite trzy miecze wzdłuż. To karta cierpienia. Złamane serce, co krwawi bólem i żalem. Mówi o rozstaniach, o zdradzie i utracie. O głębokim smutku, co ściska duszę. Tylko pytanie, czy będziesz się w stanie skonfrontować z tym bólem, aby znaleźć ukojenie. Nie powinnaś wracać na Sycylię. Nie w tych czasach. Przywiozłaś ze sobą anioła śmierci. Kogo masz na myśli? Mężczyzna. Mężczyzna, wysoki. Uwe, jaki ty masz kolor oczu? Zielony. Niebieski. Niebieski. Tak, niebieski. Zielony. Taki mocny niebieski. Nie, niebieski taki mocny niebieski. Faktycznie. Mm-hmm. Niebieskooki anioł. Czy to on mnie zdradzi? Czy to on knuje za moimi plecami? Tego karty nie mówią.
Pytanie, czy jesteś gotowa spojrzeć prawdzie w oczy? A może karty nie mówią o tobie? Sama musisz odpowiedzieć na to pytanie. Ścieżka przeznaczenia nigdy nie jest prosta. Dziękuję, ciociu, za te ostrzeżenie. Musisz być ostrożna. Kieruj się sercem. Serce zawsze jest na dobrą drogę. Pod warunkiem, że się je ma po dobrej stronie. W każdym człowieku jest odrobina dobra i odrobina zła. Wygrywa to, które się karmi. A propos karmienia, może zjemy coś w końcu? Tak, tak. Podaj mi tą kartę, proszę. Mówi o tej, która spadła na ziemi. Bardzo delikatnie, tak jakby ta karta była zrobiona, wiesz, jakby miała się zaraz rozpaść, podnoszę ją i podaję. Słuchaj, kiedy podajesz tą kartę, ona, wiesz, ją zabiera, wtasowuje do talii, wiesz, przekręca ją kilka razy, rozkłada na stół, zwija z powrotem i chowa gdzieś za ten koc. Kiedy wracasz do kończenia tak naprawdę tego posiłku, zauważasz, że masz rozciętą dłoń, rozcięty palec. W każdym razie, kolacja. Moi drodzy, macie chwileczkę, żeby razem porozmawiać o tym, co będziecie chcieli dalej zrobić. A w radyjku leci jakiś koncert pianistyczny. Jesteście tam razem we trójkę, we czwórkę nawet. Babcia sobie gdzieś poszła, a wy zostaliście tam sami. Patrzę na Sofię, która no pewnie po wszystkich obecnych wydarzeniach raczej nie jest osobą pogodną. Ja wrzucę, zużyję dwa punkty zagrożenia i kolejny punkcik ci dobije tam, Sofia. Tak, ja w ogóle mało co zjadłam, w ogóle tylko tak grzebę w tym talerzu. Tak, przecież jak właśnie patrzę na Sofię, która no, widać, że z każdym spotkaniem z tutejszymi osobami, które znała, raczej ją przybijają niż pocieszają. W ogóle to na samą kolację widzicie, że po raz pierwszy widzicie mnie bez munduru. W zwykłej samej koszuli, po prostu nawet lekko rozpiętej i tak bardzo luźno, jak faktycznie jakbym trochę przejechał na wakacje, zszedłem. Siadam i Sofia, wróciłaś swoje rodzinne strony i nie wyglądasz na osobę, która oderwała się od tych Niemców, jak to wcześniej wspomniałaś. Wróciłaś do ciepłą Sycylię, z minusowej temperatury w Berlinie do plus 9 w ciągu dnia i bardziej mam wrażenie, że jest ci gorzej niż gdy byłaś w centrum III Rzeszy. Tęskniłaś za tym miejscem, sama mówiłaś, że jesteśmy przeklętymi Niemcami. Dostałaś włoski samochód, nie niemiecką, ciężką maszynę Volkswagena. Co się stało? Widzisz, widocznie III Rzesza jest wspanialsza niż sądziłam. A tak naprawdę, nie wiem, mam poczucie, że może nie powinnam była tu wracać. Nie wiem, czy mieliście czasem coś takiego, że gdy byliście młodsi, mali, macie z tego okresu jakieś wspomnienia i może czasem jest lepiej, żeby to zostało tylko wspomnieniami, bo później jak już dorośniecie i konfrontujecie te wspomnienia w czasie z rzeczywistością, to zupełnie inaczej niż to pamiętacie. Może Sycylia na ten moment powinna zostać właśnie w moich wspomnieniach. Może jestem trochę rozczarowana tym, co tu widzę, jak to tu wygląda. Jak dawno wyjechałaś z Sycylii? W sensie, to są dawne wspomnienia? No, myślę, że mogło minąć
z 10 lat. To faktycznie jest szmat czasu, który... Może faktycznie tęsknisz do wspomnienia swojej Sycylii i swojego kraju, niż tego, jaki jest. Sentyment cię kupi. Ładnie. No... Ale spokojnie, Sofia. Myślę, że jutrzejszy dzień przyniesie nam trochę więcej radości. I może zajmiemy się jakimś konkretniejszym zadaniem, jakimś działaniem i będziemy mogli się od tego oderwać. Ale zjadłbym na twoim miejscu. Ostatni czas był dość nerwowy i ciężki, więc zjedz coś. Naprawdę poczujesz się lepiej. Patrzę na doktora Grała i na tą jego asystentkę. Mówię... I w tym momencie ja tak niby zwracam się tylko do asystentki. Zwracam się do niej. Nie, ja tak się ostatnio zastanawiałam, bo pamiętam, że gadaliśmy na ten temat. Co uważasz tak pod względem jakości języka odnośnie przykłady Biblii w wersji Wulgaty? Znasz moją opinię, ale co? Chciałbym usłyszeć twoją. Bo w sumie nie pamiętam, czy o niej mówiłeś. Mówiłeś. Ja to mówię, bo ja wiem, że powinna się na tym temacie potrafić wypowiedzieć. Jeszcze raz, przekład, tak? Tej Biblii, znaczy, tak? Albo się odnoszę wyciągam papierosa, tak zapalając go przy... zostawiając popielnicę na tym. Mówię, znaczy, chodzi o to, że się... Niektórzy grał. Może nie przepytuj swojej asystentki w towarzystwie przyjaciół. Przyjechaliśmy tutaj odpocząć. Daj jej odpocząć, również od wiedzy akademickiej, od tego wszystkiego. Je sobie kolację, dziewczyna, spokojnie. Jest... A ty wylatujesz z jakimś twierdzeniem i jakąś opinią na temat budowania czegokolwiek. W sensie to tak, jakbym, nie wiem, teraz w tym momencie wyciągnął mapę Europy i zaczął planować kolejny Blitzkrieg, nie wiem, na Rosję, na... W sensie jesteśmy na wakacjach. Blitzkrieg na Rosję to jest fatalny pomysł. Nie, to w życiu nie wypali. Nie. Uśmiecham się do tej asystentki i... Podaję jeszcze z papierosa Sofii. Przekład z hebrajskiego na niemiecki jest, uważam, mocno nieudany. Ze względu na to, że pierwotne wydanie, które było w latach 20. wypuszczone, było głównym redaktorem tego wydania był, no cóż... Był Żyd niemieckiego pochodzenia. Na początku mogło się to wydawać nieco dobrym pomysłem, ale fakt faktem, że no cóż, nie wiedzą specjalnie, o czym mówią, co też przecież dobitnie zostało udowodnione w latach późniejszych na uczelni, że przykłady nie były dokładne i w wielu miejscach należało nałożyć drobne, nawet dość spore poprawki, szczególnie jeśli chodzi o tutaj przykłady przypowieści, czy też jeśli chodzi o tutaj mity jeruzalemskie, więc... Ja w międzyczasie jej polewam herbatę. Ona zaczyna kontynuować, tak. A, tak, palę z tego papierosa. A wiecie, że u nas na froncie podczas Wielkiej Wojny mieliśmy chirurga, który był żydowskiego pochodzenia? Wyciągnął mi kulę z biodra, dlatego tak trochę kuśtykam, ale... Nie wiem. Ja się patrzę bardzo zdziwiony, biorąc pod uwagę, kim Harry Jäger jest z zawodu i ma takie bardzo otwarte opinie. Naprawdę wyciągnął mi kulę. Dzięki niemu prawdopodobnie chodzę. Wtrąci się ta młoda Nia. Albo może dzięki temu pan utyka. Gdyby to robił niemiecki chirurg, pewnie nie byłoby takich problemów. O, widzisz.
Jest duże takie prawdopodobieństwo. To fakt, to fakt. Za to w Polsce, w Krakowie, pacyfikowaliśmy raz szpital, ponieważ okazało się, że współpracuje z partyzantami, którzy wracają z nieudanych akcji. No i tak. No, los na wojnie jest bardzo pokrętny. Tak, tak, ma pan rację. No, ona się dziwnie zaczęła uśmiechać, nie? Jakby... to tak, tak, jest bardzo pokrętny. Słuchajcie, ja proponuję przenieść tę scenę gdzieś dalej. Myślę, że już przenieść do miejsca docelowego, czyli do garnizonu.